O tym, jak niebezpieczny może być pasażer, przekonał się jeden z suwalskich taksówkarzy, który został napadnięty i okradziony przez 31-letniego mieszkańca naszego miasta. Znany z przestępczej działalności napastnik zmusił kierowcę do oddania biżuterii, którą miał na sobie. Teraz za swój wyczyn może posiedzieć za kratkami nawet do 12 lat. Fakt, iż uiścił opłatę za zamówiony kurs, raczej nie będzie okolicznością łagodzącą. Mężczyzna wsiadł do taksówki, udając pasażera, zanim doszło do przykrego incydentu. Zamówił kilka kursów do różnych miejsc na terenie miasta. Ostatnim etapem podróży była ulica Reymonta. Pasażer zapłacił za kurs, po czym wychylił się zza tylnego siedzenia i ściskając jedną ręką gardło kierowcy zmusił do zdjęcia z siebie kosztowności. Pasażer zabrał mu obrączkę, łańcuszek i bransoletkę. Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Dyżurny suwalskiej jednostki otrzymał zgłoszenie przed godziną czwartą. Mężczyzna został złapany niemal na gorącym uczynku. Informacje o zdarzeniu usłyszały wszystkie patrole, które miały służbę w mieście. Jeden z tych patroli, jadąc na miejsce zdarzenia, zauważył mężczyznę, którego rysopis odpowiadał sprawcy. Policjanci oczywiście natychmiast zatrzymali tego mężczyznę. Przy rabusiu znaleziono utracone mienie. Miał przy sobie i obrączkę, i łańcuszek, i bransoletkę. Przedmioty te trafiły już do pokrzywdzonego. Mężczyzna noc oczywiście spędził w policyjnym areszcie, usłyszał już zarzuty, do których się przyznał. Wartość skradzionej biżuterii oszacowano na około 2000 zł.